Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy, Grażyna Wolańska z kanału Dom pod Bocianem. Słuchajcie, niekoniecznie to jest mój dobry dzień, ale jechałam dzisiaj do miasta wysłać przesyłki, popełniłam makijaż i tak pomyślałam sobie już, jak już popełniłam ten makijaż, to już wiecie, to już go wykorzystam na maksa. I nagram dla Was ten filmik. Sama nie wiem o czym, tak na szybko wymyślam i myślę sobie, że będzie o pewnym krzewie z mojego ogrodu i będzie jeszcze o czym? O małym przemeblowaniu. Także kochani, zostańcie ze mną, będę pokazywać wnętrza. Kochani, ale tradycji musi, no co musi, no wiecie, tradycja to tradycja. Pani Barbarze z Pszczółek, wiecie, kierunki moich miejsc są dla mnie bliskie mamu sercu. Więc jeżeli widzę Gdańsk albo Pszczółki albo Gdynia, to tak drga mi inaczej serce. Chciałabym bardzo gorąco podziękować mamie Bogusławie i przy okazji ją serdecznie pozdrowić. Wiem, pani córka mi pisała, Sylwia, że pani mnie ogląda. Bardzo dziękuję za zamówienie. Jest mi ogromnie, ogromnie miło. Dziękuję. Mam nadzieję, że zamówione prace przez panią Sylwię, a więc pani córkę, sprawią pani ogromną radość. Pani Magdalenie z Dobrzynia Wielkiego. Też również bardzo, bardzo dziękuję i jeszcze pani Mirosława i pani Elwira zamówiła od nas moje książki, także bardzo, bardzo dziękuję. Jestem wam niezmiernie wdzięczna, sprawiacie mnie nieustannie radość. Ja wiem, że to jest monotematyczne, że o tym stale mówię, ale tak faktycznie jest. Ja naprawdę bardzo mocno to przeżywam. I bardzo się z tego cieszę. I właśnie może dlatego tak wszystko przeżywam mocno. A wiecie, że u nas dużo się ostatnio emocji wydarzało. Nie wiem, co się stało, ale staliśmy się z Wojtkiem i ja i on tacy... Nie ma w nas siły. O tak. Tak bym to powiedziała. Nie ma w nas mocy ani siły i to zaczyna nas trochę smucić. Wiem, że to nie jest miejsce YouTube na narzekanie i skarżenie się, bo na YouTubie to muszą być wszyscy uśmiechnięci, pełni życia i wszystko im się układa i piękniej i cudnie. Nie lubimy narzekań, ale nie wiem, może tak nasz organizm odreagowuje. I jeszcze muszę wam się poskarżyć. Przyplątała się mi ostroga piętowa. Sprawia mi to ogromny ból. Bardzo mało chodzę. Pozwoliłam sobie zamówić, bo wyczytałam, wiecie, doktor Gogiel. Tu wam pokażę. Wcale nie były tanie jak na wkładki żelowe. Bo chyba kupiłam jedne z droższych, bo tak sobie myślałam, że nie wiem, może komuś one pomagają, mi zupełnie nie. Zaczęłam teraz tą nogę gimnastykować, ale wiecie, jak sprawia wam coś ból, chodzenie sprawia wam ból, to nie chce wam się wtedy chodzić. No i tak właśnie u nas jest. Tak bez mocy. Jesteśmy z Wojtkiem. O, to jest dobre określenie. Jesteśmy z Wojtkiem bez mocy. Tym bardziej się cieszę, że przyjeżdżają na weekend moje dzieciaki. Że może...
trochę energii od nich dostanę. No dobrze, kochani, to by było na początek, a teraz pokażę Wam, zaproponuję Wam pewien krzew. To, kochani, żałuję, że nie mogę Wam tego zapachu przekazać, który jest niesamowity. Już Wam pokazuję. To jest, nie wiem, czy macie w swoich ogrodach, bezminiaturowy. Ten akurat, który jest, jest w naszym wazonie, został ścięty w weekend, bo przyjeżdżali do nas goście i chciałam, żeby ładnie pachniało. Słuchajcie, ten bezminiaturowy jest bardziej wytrzymały, aniżeli ten zwykły, normalny bez. Tak szybko nie więdnie. To jest po pierwsze jego zaleta. Rośnie jako krzak, a więc nie potrzebujemy dużo miejsca. Pachnie o wiele bardziej, aniżeli ten pospolity bez czy też lilak. I muszę Wam powiedzieć, że kilka tych gałązek, które mam tutaj właśnie w wazonie, wystarczają, żeby tutaj cała ta nasza przestrzeń w naszym domu przepięknie pachniała. Ten bezminiaturowy, jak wpiszecie bezminiaturowy, to Wam się wyświetli. Posadziłam w różnych miejscach. Jeden rośnie przy ścieżce, ale drugi rośnie przy domu. Także jak siadam na schodach naszego domu, to jest niesamowity właśnie zapach. Teraz kiedy właśnie kwitną miniaturowe bzy i w ogóle bzy. Wybaczcie za to oświetlenie, bo tak widzę, że raz jestem ciemna, raz jestem jasna. Także jeżeli nie macie miniaturowego bzu, to polecam Wam, warto, naprawdę warto. I innym takim krzewem, teraz pada deszcz, nie chcę za bardzo wychodzić na dwór, innym takim fantastycznym krzewem, który uwielbiam, to jest jaśminowiec wonny. Też mam kilka krzewów. Upajam się tym zapachem i już niedługo właśnie będą kwitły w naszym ogrodzie. Także do takich krzewów, które warto mieć w ogrodzie dla zapachu, to jest właśnie ten bezminiaturowy i jaśminowiec wonny. Niesamowicie pachnie. Pamiętam, jak kiedyś szukaliśmy swego miejsca, zanim wybraliśmy ten dom. Nie wiem, jakie to było miejscowości, że pani miała w ogrodzie taki szpaler posadzony jaśminowca wonnego. Niesamowicie to pachniało. Niesamowicie odniosłam wrażenie. No słuchajcie, minęło od poszukiwań domu, minęło już 8 lat, a ja cały czas pamiętam tamten ogród. Także jeżeli zakładacie ogrody, to warto o takich właśnie krzewach pomyśleć. A teraz całkowicie Cię odsunę od aparatu. Stanęłam w miejscu, w którym kiedyś był mój warsztacik, no, który spędziłam przy tym warsztaciku ładnych parę lat. Przenieśliśmy warsztacik w zupełnie inne miejsce, no i została ta przestrzeń wolna, z którą mogłam sobie zagospodarować. A wiecie już, bo mówiłam wielokroć, uwielbiam przestawiać meble, więc takie niewielkie zmiany w naszym domu i od razu potrzeby. Tutaj stanęła komoda, która kiedyś stała w miejscu naszego kredensu. Postawiłam dwie stare lampy, które po prostu miałam. Ja wiem, że one niekoniecznie pasują. Najchętniej bym chciała, żeby tutaj stały dwie takie same lampy.
może kiedyś staną, ale jeżeli nie mam, to trudno. Więc cieszę się, że teraz ta nasza przestrzeń, ta dzienna przestrzeń stała się troszeczkę inna, bo już nie ma tego artystycznego, powiem, bałaganu. I komoda w końcu, która wylądowała wcześniej do sieni, znalazła w końcu miejsce. Zaraz Wam, kochani, pokażę z innego kadru. Powiem, kochani, powiem wam szczerze, że kiedyś takie zastosowanie, stawianie kanapy nie przy ścianach, tylko odsunięte od ścian, widziałam na jakimś tam kiedyś dawno temu na jakimś amerykańskim filmie. I chyba to rozwiązanie, że można swobodnie podejść do okna, bardzo mi się spodobał. Także tak to wygląda. Tu mamy kanapkę, tu mamy komodę, która, myślę sobie, już na stałe zagości w tym miejscu. A zaraz Wam pokażę, jak wykorzystałam półki, na które kiedyś stały farby. Nie wiem, ile zobaczycie. Na tych półkach znalazły się książki, te, do których ja wracam. To są książka Jacka Walkiewicza, Pełna moc możliwości, Powrót do swojego wewnętrznego domu. Polecam tą książkę. Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Terapia wewnętrznego dziecka, Poznaj swoją osobowość, Sztuka prostego życia, Demencja, ostatnio kupiona książka, którą poleciła Ania Bzikowa. Japoński sekret długiego, szczęśliwego życia. I tu w bibliotece u Wojtka znalazłam taką książkę 500 zadań polskich, Jerzy Bralczyk. Chciałam ją przeglądać, dlatego właśnie jest tutaj, bo chciałabym nad nią się pochylić. A na półce niżej jest Sztuka świata. Nie wiem, czy to... Nie, może innym razem. Jest 6 tomów. A jeszcze poniżej wszystkie książki związane z ogrodem. Nie będę Wam pokazywać oczywiście wszystkich dysek, które zrobiłam do sklepiku. Jak wiecie, sklepik jest uzupełniany w towary w sobotę między 6 a 7, ale znalazłam taką... Uwielbiam takie deski,
właśnie nadszarpnięte zębem czasu. I słuchajcie, z tyłu nawet tutaj został kawałek tu właśnie starego gwoździa. Ja go celowo nie wyciągałam, bo właśnie chyba to ma taki największy urok w tych starych deskach. Także między innymi ta praca będzie w sklepiku. Już teraz Was zapraszam. To tradycyjnie, kochani, życie jest piękne, aczkolwiek czasami trochę bolesne. Nie wiem, tak zastanawiam się, może dlatego, że nie byliśmy nigdy na urlopie. Ostatnio, znaczy ostatnio przez tych 8 lat. Może dlatego, że dużo nas spotkało emocji i cały czas w tych emocjach tkwimy. To powoduje, że jesteśmy tacy, można powiedzieć, wypaleni. No ale mam nadzieję, że to minie. Znajdę jakoś na ten sposób. Nie wiem, może pojadę nad morze. Zobaczę. Nie narzekamy na koniec. Kochane dziewczyny, kochane mamy, niedługo nasze święto. No, wiemy doskonale chyba wszystkie, że rola mam jest najtrudniejszą rolą. Tak samo jak zresztą trudną rolą jest bycie żoną. Popełniłam bardzo dużo błędów i wychowawczych, i wcale nie uważam się za mamę na medal. Jestem tego świadoma. No ale czas wybaczyć sobie te wszystkie różne rzeczy, z których nie jesteśmy dumne. I tak jak powiedziałam kiedyś, całkiem niedawno, że na szacunek swoich dzieci pracujemy przez całe swoje życie. To od nas zależy, czy te dzieci będą do nas chętnie przyjeżdżały. Oczywiście są wyjątki, że tak nie jest, ale dużo zależy od nas, mam. Jeżeli nie narzekamy, jeżeli nie przyciągamy dzieci na naszą stronę, ostatnio Agnieszka Kozak miała właśnie taką fajną pogadankę. Jak wymuszamy na kimś opiekę, czy to, że jesteśmy najważniejsze, ale to musicie sobie same odnaleźć, jeżeli to Was interesuje mniej. No dobrze, kochane dziewczyny, udanego weekendu Wam życzę. Odpoczywajcie, miłych wizyt dzieci, bo wiem, że dużo osób mnie ogląda w moim wieku, gdzie dzieci ma już dorosłe. Także do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Pa!